Cześć, Sianko, witajcie witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku już na serii Biedny Rolnik, a na samym wstępie zostawcie 15 łapek w górę, to będzie kolejny odcinek z tej serii. Kto jeszcze nie subskrybuje kanału, no to niech zasubskrybuje, bo lecimy do końca lipca po 2800 subskrybentów, więc zostaw tego suba i wyślij ten filmik koledze lub koleżance, żeby jak największe grono go zobaczyło. Napiszcie hashtag zaprowadzam, a ja wam przypnę serduszko i wpadajcie na grupę na Discordzie, która jest podana w opisie, bo tam lecimy po ileś tam osób. Co będziemy w tym odcinku i dlaczego hashtag oczywiście zaprowadzam. Oczywiście w tym odcinku będziemy robić oreczkę, ale to w dalszej części odcinka. Na samym początku odcineczka pojedziemy sobie sprzedać świnki. Odpalamy naszą trzydziestaczkę ogólnie, bo czymś te świnki trzeba oczywiście zawiesz i musimy podjechać pod naszą dwukółeczkę. No i dwukółeczkę, dobra, sobie z tej kamery sobie cofniemy, żeby było realistycznie. Tutaj sobie podczepimy to, dobra. I możemy sobie jechać. Te maszynki sobie widzę tutaj stoją pod płotem, ale to już niedługo się to zmieni. No bo jak sami pamiętacie, tutaj był geodeta i właśnie mi wymierzył pod oborkę, więc na wiosnę może tych maszynek tu nie będzie, ale to zobaczymy. Które ja ogólnie mam świnki do sprzedania? Świnie, tutaj jest dojrzałość, rozmnażanie 52. Aha, tu trzeba oczywiście sprzedać te świnie po 512. Ile ja tych świń mam? To dwie świnki oczywiście musimy sprzedać. Jeszcze zostali mi dwie do sprzedania, ale to nie będziemy tak naprawdę tych świń tak naprawdę zawozić, tylko je sprzedamy tak, bez zawożenia. Po prostu ja podejdę pod tą ikonkę i kliknę sobie R-kę i po prostu sprzedamy te świnie, ale to zobaczymy co. Na koncie mamy 483, za świnie zarobimy tam 1000 zł, więc 1400 mamy. Sprzedamy jeszcze kolejne dwie, no to tak naprawdę mamy 2400, więc tak naprawdę coś tam za te świnie zarabiamy, ale to niedużo. Czasami mam takie wrażenie, że po prostu do tych świn dokładamy pieniędzy, ale to sam tak naprawdę nie wiem, bo muszę ogólnie policzyć pieniądze, ale co? Pewnie się zastanawiacie, dlaczego zaprowadzam hashtag. Oczywiście zaprowadzam z racji tego, że będziemy prowadzić naszą trzydziestkę do me. Hanika, no w sumie zaraz będziemy tą trzydziestkę poprowadzić, bo ja sprzedam te świnie, odczepię od dwukółkę na sklepie, no bo ja już z tymi gościami od tych, co mają ten sklep, no to już się umówiłem, że z dwukółkę u nich zostawię, a ja sobie prosto polecę do me. Hanika, dobra, gdzie tutaj te świnie się sprzedaje? Tutaj jest lawetka, tutaj gość oczywiście zostawił tą lawetkę, co nam przywoził naszego John Deere'ka. Ale co, sprzedajemy te świnie. No, 1500 zł na koncie mamy, więc ładna sumka jest. No może nie jest jakaś ta suma zadowalająca, no bo na obory nam na pewno nie starczy, nawet na wynajęcie koparek nam. Aha, to fajnie, oczywiście, że tej dwukółki nie zostawiłem, zapomniałem, ale co, my się oczywiście zawrócimy, przepraszam też, że taki mało rozgadany jestem, ale to dawno nie nagrywałem tak naprawdę, ale to mi wybaczycie. Co, cofamy sobie tutaj pod płot, no najwyżej zablokujemy lawieciście wyjazd. Dobra, tutaj sobie odczepiamy, tutaj tak, więc co? Możemy sobie jechać oczywiście do mechanika. Dobra, tutaj sobie wyjedziemy i jedziemy sobie do mechanika. Ten mechanik mieszka niedaleko, o, już jest oczywiście mechanik Adam i jedziemy do Adama mechanika. Zaraz się z nim przywitamy, co on czeka nam? Co on jeździ moją jawką? Ty, siema!
Siemo, Co ty siema. jeździsz moją jawką? Kto ci pozwolił? Ja tutaj zostawiłem tą jawkę, ale ten. Rozgrzewałem ją. O, co rozgrzewałeś? Co jakaś popsuta jest twoim zdaniem, czy dobra? Dobrze idzie. O, ale ty tylko tutaj po Pić moc. podwórku się przyjechałeś, czy na drodze też No. wolnej? Parę kółek zrobiłem. Ta, ale paliwa mi starczy na dojazd. No. Trochę dolałem, nie? Dobra, my tu gadu gadu o jawce, ale to przejdźmy do 30. Gdzie mam ci tą 30 ogólnie postawić? Postaw o tutaj, o tutaj, o. Ty co ty kto tu tutaj tak w ogóle chodzi po tym podwórku twoim? A. Dobra, tutaj ci Tak. postawię. Dobra. No. Ty, ogólnie A tu co chcesz? jak gadaliśmy przez telefon, no to tutaj ten. Po prostu zrób remoncik, pomaluj ją ładnie, światła No. nowe daj. Tutaj też, nie wiem, na górze daj jakieś halogeniki. Też co, po prostu. Też koła nowe daj. Tutaj te lepsze po prostu, no bo też są już po prostu stare te koła. No. 15 lat mają. Z tyłu też daj nowe koła, no bo są troszkę poobdzierane, moim zdaniem. No. Dobra, no. Ci powiem, że jeszcze jedną rzecz mi zamontuj do tej 30, ale to zadzwonię, jak to do ciebie. Bo A, no, teraz dobra, no. jak to nagrywam, więc nie chcę, żeby Dobra. ludzie to słyszeli tak naprawdę. A, no, dobra. No. Ale ty. A ty ogólnie na kiedy byś tą 30 postarał się wyremontować? Na zimę, na wiosnę? O, nie wiem. Nie Nie wiesz. wiem, myślę, że na wiosnę będzie, nie? Na wiosnę będzie. Może nawet i szybciej, nie? No by szybciej tak naprawdę. Ej, bo słyszałem, że Może. jak to tam nowy warsztat u ciebie się buduje. No, buduje się, nie? Właśnie. A to kiedy będzie otwarcie? No, myślę, że za 3 dni. Ty, ale tu w ogóle ty tu nie masz żadnych samochodów do remontu, ani ciągników, co już wszystkie wyremontowałeś? Tak, no bo już nowy warsztat chcę mieć, nie? I wtedy robić, nie? No, ale sporo masz Nie. klientów, sporo roboty jest już zamówień. No, zamówień jest dużo, nie? Ale muszę się uwinąć, nie? Ty chcesz traktor, no to zrobić i do zimy, co No, nie? ale to ogólnie to ile by to kosztowało, to taka cała usługa? Nie wiem, Robota ten. zobaczymy. Zobaczymy, nie? Części też drogie będą tutaj też, No. kurna. Koła, nie? Olej trzeba będzie wymienić pewnie. A i też jak to pompę mi tutaj wymień ogólnie, bo słabo podnosi mi. Też w tej A, no 30. dobra. Dobra, może kabinę inną zamontujemy, co? No jakby się dało, no to kabinkę inną, no bo ta tutaj z tyłu deszcz leci tak naprawdę tutaj przez te szyby, niby z przodu nie leci, ale z tyłu leci ten. No. Dobra, ja ci ogólnie nie przeszkadzam, ty tutaj sobie tą 30 zaparkuj, gdzie tylko chcesz. Dobra, na razie Dobra. ogólnie. No, no to siema. Siema, siema, dobra, co? Jak widzicie, zaprowadziliśmy 30 do mechanika. Oho. Troszkę lagi są, ale to. Ja cię kręcę, co to za lagi byli? O, dobrze, chyba już jest. Dobrze jest już. Co, no, zaprowadziliśmy 30 do mechanika, mam nadzieję, że. Ten gościu, Adam Mechanik, nam naprawi tą 30 tak naprawdę do zimy, no bo pasowałoby, żeby tą 30 wozić tak naprawdę zboże na skup, na dwa ciągniki, byśmy pożyczyli przyczepę. Co to takie lagi są? Co jest? 5 FPS-ów nagle miałem. Dobra, to teraz już jest dobrze, ale lagi przed chwilą było. Ciekawe, co Roman ogólnie robi na tym gospodarstwie swoim.
Bo Roman też jest ten dobry agent, też miedzę mi widzowie podorał. Ale to no spokojnie, to pogadamy z nim o tej miedzy tak naprawdę na wiosnę. Dobra, co, no tutaj sobie ja tu jawkę zaparkuję, ja gaszę tą jawę i lecę po John Deere'a. Tutaj sobie odpalamy John Deere'a i pojedziemy widzowie sobie orać pole. Tak jakby orka zimowa, nic nie jedzie, nic nie jedzie. Sebiksa oczywiście nie ma, spokój jak na razie na wsi jest, ale to dobrze, przynajmniej jak nie ma Sebiksa, to i policji tak naprawdę nie ma, no bo albo go może zamknęli tego Sebiksa, kto wie. Co, Matko Bosko, ktoś tu kukurydzę skosił. Roman jeszcze ogólnie nie skosił kukurydzy, tak samo jak i mój sąsiad tutaj z naprzeciwka też nie skosił kukurydzy, ale on to chyba będzie kosił kukurydzę na ziarnko, z tego co wiem. Co, dojechałem tutaj na pole, ogólnie to tutaj na tym polu będą siemniaczki, ale trzeba zrobić orkę zi i mawą, no bo tu było rozsiewane wapno, no w sumie mogłem to pole od razu zorać jak było rozsiewane wapno, ale to nie było czasu. Tutaj też widzowie zacząłem od środka orać to pole, no bo tak będzie lepiej moim zdaniem. Tutaj nic nie jedzie, pusto na tej drodze. Czy ja ogólnie wyłączyłem ruch tutaj? Chyba wyłączyłem ruch, więc trzeba ten ruch ogólnie włączyć, żeby coś się działo na tej pięknej wsi naszej też. Może widzowie na wiosnę też widzowie przywieziemy koparki nasze, już na tą budowę obory, ale to jeszcze ogólnie zobaczymy. Więc no, no co? Tutaj też sobie coś takiego pocofamy sobie, ale to dobra. Tutaj cofniemy sobie, tam będzie ładnie. Wszystko dobra, tutaj cofniemy i będziemy mogli oczywiście jechać. Co? Sobie tutaj robimy kolejny przejazd. Też pasowało widzę, by to pole tak naprawdę by powiększyć, no bo nie ma co ukrywać. Troszkę już jest za małe to pole, ale to może po wykopkach, ziemniakach coś byśmy ogarnęli tak naprawdę. Na wiosnę byśmy tutaj zasadzili ziemniaki, na jesień byśmy wykopali, a jeszcze kolejnej wiosny byśmy to pole na przykład, nie wiem, kupili to obok i byśmy to pole tak to po łączyli, no bo nie ma co ukrywać, to pole już mam od początku tej serii, można tak powiedzieć. Więc troszkę mi to widzowie pole się znudziło. Tutaj też był owiec, teraz będą ziemniaki, więc to jest oczywiście dobrze. Też to pole z naprzeciwka chciałbym wziąć w dzierżawę albo kupić, ale to się jeszcze zobaczy. Zależy, czy sąsiad taki mi to pole da pobliski, bo z nim to może być ogólnie ciężko, ale to zobaczymy też. Jestem najbardziej ciekawy, ile ten remont 30 będzie kosztował, no bo najbardziej mnie to boli, że mamy jeden traktor jak na razie na gospodarstwie, ale to na wiosnę też pewno będziemy mieli jeden traktor, no bo tego John Deere'a też by pasowało wyremontować, no bo on jest w opłakanym stanie, nie ma co ukrywać. Zrobiliśmy nim od wiosny prawie 5 godzin ogólnie, więc to nie jest mało. A z niektórymi maszynami ten John Deere sobie po prostu nie daje rady, więc będzie trzeba też w nim silniczek wyremontować. Może przednie opony byśmy do tego John Deere'a dali inne, ale to się jeszcze zobaczy. Ciekawe co. Dobra, co? Tutaj troszkę ruch jest teraz duży, też ta łąka widzowie mnie też ciekawi tutaj pod lasem. Ciekawe czy ja. Czyja ona jest, ale to też zobaczymy. Też widzowie
Chciałbym też wziąć jedno pole też w dzierżawę, które, no w sumie pole, to jest bardziej jako nieużyte tak naprawdę, no bo to jest zarośnięte krzakami to pole, to jest takie nieużyte, to pole już nie było uprawiane, nie wiem, chyba z 7 lat albo nawet więcej, ale to chciałbym to pole wziąć w dzierżawę z racji tego, że to jest ogólnie blisko naszego pola, więc pasowałoby to ogólnie jedno pole wziąć w dzierżawę, ale to się jeszcze ogólnie zobaczymy. Też co? Świnie też widzowie, za chwilę sprzedamy kolejne dwie, ale to jak dojedziemy na gospodarstwo. W tym odcinku ciekawe, czy to zaoramy to pole, czy nie, ale wątpię. Tutaj jeszcze został jeden przejazd, potem objedziemy kolejne dwa przejazdy i będzie super. Oczywiście też widzowie, nie będę w tym odcinku was przeciągał z tym odcinkiem, po prostu zrobił odcinek 20-minutowy, no bo i tak nie ma super, tak naprawdę super akcji w tym odcinku, no bo to jest tak naprawdę tylko orka, bo praktycznie tego odcinka tak naprawdę miało nie być, no bo miał być zamiast tego odcinka, no to miał być odcinek zimowy, ale stwierdziłem, że jeszcze zrobię ten ostatni odcinek z jesieni. Ostatni odcinek oczywiście z jesieni zrobię z orki i zaprowadzenie 30 do mechanika. No może będzie ten odbiór jak do tej 30 w zimę, ale to ciekawe, czy będzie. Nie, tutaj samochody, jakieś busy jadą. Ale sorka na głęboko, widzowie, też ciekawe, ile z tego pola dało oczywiście ziemniaków, ale mam takie wrażenie, że to pole jest największe do tych czas, jak zasadzimy ziemniaki. No bo dwa sezony temu mieliśmy na polu tym wąskim ziemniaki. Sezon temu mieliśmy tam na tym małym kawałku ziemniaki, a w tym sezonie mieliśmy tam obok, jak to, no po prostu za gospodarką ziemniaki, więc to pole chyba będzie największe z ten ziemniakami, jak zasadzimy, ale to ciekawe ile da ziemniaków z tego pola. Dobra, tutaj sobie coś tam porobimy. A co, no ostatni widzę przejazd sobie zrobimy, pojedziemy sobie na gospodarstwo, no bo i tak tego pola nie zoram jak to na odcinku i tak, więc po prostu pojadę już na gospodarstwo, sprzedam te dwie świnie, dobra co, podnoszę pług i jadę oczywiście na ego. Gospodarstwo, dobra, tutaj sobie przejadę przed tym samochodem, ja widzę sobie pojadę na gospodarstwo, sprzedamy świnie i będzie koniec odcinka, a po tą dwukółkę pojadę sobie za odcinkiem John Deere'kiem albo Passatem, no z Passatem sobie może pojadę, jak mnie policja zatrzyma, no to mnie zatrzyma, jak nie, no to nie, no to matko boska, chciałem się to niezły wypadek. Ogólnie co? Tutaj sobie zajeżdżam na to gospodarstwo. Postawię sobie tutaj tego John Deere'ka, więc co? I tak będę widzowie jeszcze jechał poza odcinkiem oracz, ale to już tego nie będę nagrywał. Co? Ja sobie sprzedaję te świnki. Aha, dobra. Fajnie, że sprzedałem, tak? Dobra, tutaj trzeba oczywiście podejść. I dwie świnie sprzedajemy, 925, 1000 zł nam odjęło za transport, mamy 2400 pieniędzy, więc co. W tym odcinku to już będzie na tyle, ja się z wami żegnam, widzimy się już oczywiście na odcinku pewno zimowym się oczywiście widzimy, a na pewno oczywiście się widzimy na odcinku zimowym, więc co. W tym odcinku to już będzie na tyle. Ja się z wami żegnam, widzimy się już w kolejnych odcinkach, już za 2 dni, co? Na razie, cześć!